Mieliśmy dzisiaj update w CSGO, także czas na szybkie, ale szczegółowe omówienie zmian. Niezły zbieg okoliczności, bo równo tydzień temu nagrałem wam shorta o tym, że według mnie czas na zmiany w balansie M4. I to się dzisiaj wydarzyło. Valve zmniejszyło ilość pocisków m 1 s z 25 na 20, a w rezerwie z 75 na 80. Także nadal mamy łącznie 100 pocisków, ale trzeba częściej przeładowywać broń i na przykład nie obronimy już się tak łatwo przed raszem. I tak jak wam wspominałem, po tej zmianie ceny skinów do M4A4 poszły ładnie do góry. A widzicie to? Brak skrzynek na shorcie. Jest to jedna z wielu zmian na mapie Ancient, uproszczono to miejsce również w Pokoju obok zlikwidowano to mocne zgłębienie za ścianą. Zdecydowanie łatwiej będzie terrorystom przejąć tę okolicę. Na bomb B zabudowano wokół pilar. Graficznie jakoś tak kompletnie mi to nie pasuje, ale daje więcej ochrony przy plantowaniu bomby. Na bombsite A zlikwidowano jedno wejście do świątyni i w Donacie obok, w tunelach, wygładzono ściany, także jest mniej miejsc do chowania się po kątach. A i warto, żebyście wiedzieli, że na inferno zwiększono obrażenia bomby, także po plancie nie możecie już się schować w picie. Nikt nigdy nie powtórzy już w takim razie akcji Dosi.